Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Geeka. Mam nadzieję, że dzisiaj fani retrogrania będą zadowoleni. Pokażę wam automat do gry Pac-Man. ...2651 elementów i 1280 zł katalogowo. Ja tyle za ten zestaw nie zapłaciłem. Kupiłem go na Lego.com przy okazji tygodnia Insiders, czy właściwie weekendu Insiders, bo był na niego rabat do odebrania za 0 punktów Insiders. Po prostu odbierało się kupon, rabat naliczał się w koszyku, a przy okazji wpadały inne gratisy do koszyka i jeszcze były podwójne punkty VIP. Więc zdecydowanie fajna opcja, żeby uzupełnić kolekcję o coś takiego. Ja jakiś czas temu pokazywałem wam NES-a. Niekoniecznie jestem przekonany do Atari, ale to też wynika z tego, że Atari to absolutnie nie są lata mojego dzieciństwa. To zdecydowanie może być fajne dla osób starszych ode mnie o 10, 15 czy nawet 20 lat. To nie są kompletnie moje czasy, nie mam do Atari sentymentu. Pac-Mana z dzieciństwa kojarzę. No i z tego względu też postanowiłem po ten zestaw sięgnąć. Cena wydaje mi się mocno przesadzona, ale w momencie, kiedy ten zestaw kupi się w takiej promce, w jakiej ja go kupiłem, kiedy zgarnie się kilka gratisów i dostanie się podwójne punkty VIP, to jest to już deal uczciwy. Tak tyle o ile. Jeśli chodzi o wygląd, bardzo fajna koncepcja. Mamy tutaj takie udawane granie w Pac-Mana, jest korbka, no i można sobie zobaczyć, jak ta rozgrywka wygląda, mniej więcej w takiej koncepcji, jak na ekranie, który jest wpinany do NES-a, gdzie można oczywiście znowu wirtualnie pograć w Mario. No to co, idziemy wyciągnąć zawartość pudła, a potem będziemy się ekscytować tym automatem. Naprawdę, to jest całkiem fajna konstrukcja, tylko odstraszała mnie cena. Jak już była zdecydowanie bardziej przyjazna, to w końcu się przełamałem i stwierdziłem, że warto uzupełnić zaległości. Automat prezentuje się naprawdę schludnie. Naturalnie jest to zestaw, który będzie stał i zbierał kurz, ale to też jest jeden z tych zestawów, na które patrzy się i zadaje się sobie pytanie, czy to aby na pewno jest zbudowane z klocków? No bo kiedy patrzymy na to z bliska, widać pojedyncze study, ale nadal jest to coś, co wywołuje efekt wow. Po prawej stronie możecie jeszcze zobaczyć Pac-Mana oraz duszki w nieco większej skali, jako taki dodatkowy ozdobnik, a z drugiej strony wygląda to w ten sposób. Brakuje mi ręki. Okej. No i mamy nieco inne ujęcie na sam automat. Mamy też podane wymiary. 32 cm wysokości, 25 cm szerokości. Tu też możecie zobaczyć miniaturową wersję automatu, która jest schowana w środku. I możecie też zobaczyć, jak automat otworzyć, jak też duszki nieco zamienić, kiedy działa pewna funkcja w grze. Jest też świecący klocek, no tutaj jest to wnętrze, gdzie właśnie tę miniaturkę wyciągamy. No a tu jeszcze możemy zobaczyć tablicę highscore'ów. Dobra, to ja w takim razie otworzę pudło i zaraz zerkniemy sobie na jego zawartość. W pudełku naturalnie cała masa worków z klockami, ale zerknijcie na te elementy. Jeśli się nie mylę, nigdy czegoś takiego nie miałem w rękach. Ile pinów można tutaj wpiąć? Już bolą mnie palce na samą myśl. Tu znajdziemy instrukcję. Jest naprawdę ciężka, jest dość gruba, no ale mimo wszystko jest tutaj ponad 2500 elementów. I wygląda to następująco. Naprawdę spore gabaryty. Całkiem fajna okładka, klimatyczna. Miła odmiana od tych wszystkich renderów. Jeśli chodzi o grubość, naprawdę wygląda to solidnie. No a tak prezentują się naklejki. A to może oznaczać, że w takim razie mamy tutaj gdzieś nadruki z logo Pac-Mana, które powinny być umieszczone na górze automatu. Jeśli chodzi o naklejki, wyglądają po prostu ładnie. No i jest tutaj jeszcze choćby taki worek z płytkami, ale nie mogę tak na szybko namierzyć tych białych tajli z, mam nadzieję, nadrukami. Idę to składać i zaraz będziemy mogli bić rekordy. Zestaw niewątpliwie jest bardzo fajny, ale kiedy dotrzecie do instrukcji mniej więcej do środka, kiedy składa się ekran, to będzie najbardziej znienawidzony przez was zestaw, bo składanie 64 takich samych elementów, które składają się z dwóch pinów i bara, to jest naprawdę coś, co powoduje ból w waszych palcach. One będą to pamiętać i jeśli ścisną się w pięść i wam przywalą, to naprawdę tak będzie, to nie będzie sen. Całkiem serio, to były najbardziej
irytujące momenty przy tym zestawie i jedne z najbardziej irytujących w ogóle w historii mojego składania klocków. Poza tym zestaw bardzo mi się podoba. Najpierw pokażę wam te nieco mniejsze konstrukcje, które tutaj się pojawiły, a potem przejdziemy do automatu. Tutaj mamy taki bardzo fajny element, który możemy sobie zamontować na automacie albo po prostu, który możemy zdjąć i sobie gdzieś ustawić jako oddzielna ozdoba. Bardzo fajny patent. Widzimy tutaj Pac-Mana oraz dwa duszki. No a na podstawce możemy zobaczyć, jak tym razem Pac-Man przed czwórką duszków ucieka i co istotne, patrzcie na to. I teraz role się odwracają. Pac-Man może pożreć duszki, no bo zebrał wisienki i tak to wygląda. Bardzo fajna rzecz, gdyby to w ogóle było wypuszczone jako oddzielny zestaw albo jako jakieś GWP, ja bym się bardzo cieszył. Konstrukcja prosta, ale naprawdę taka elegancka, bardzo fajna ozdoba półki. No to skoro zobaczyliście ten mały build, to przejdźmy do drugiego. Miejsce poprzedniej konstrukcji jest na automacie, a tę konstrukcję chowamy w automat. Potem wam pokażę, gdzie ją umieścić. No ale jeśli chodzi o wygląd znowu, to też mógłby być oddzielny zestaw albo jakiś gratis. Wygląda to fantastycznie. Mamy taki niewielki automat, na którym możemy pograć w Pac-Mana. Gamerka przychodzi, żeby wrzucić tutaj pieniążek i sobie pograć. I zwróćcie uwagę na jej torsik. Ma fantastyczną koszulkę z Pac-Manem, ale i kurtka też jest Pac-Manowa. No to jest naprawdę świetne. Na rzecz. Tutaj jeszcze mamy hoker, tu jest jeszcze automat do gum kulek, a co to jest? Nie mam zielonego pojęcia, to wygląda jak jakaś może półka. No, w każdym razie naprawdę ładnie to wygląda, szkoda, że są tutaj same naklejki, ale i tak to jest coś, co mnie się podoba, bo ja na tego typu automatach grałem w dzieciństwie. No to teraz pora na ten duży automat i to, co najfajniej wygląda. Mamy tutaj joystick, który rzeczywiście działa, możemy sobie nim poruszać. Naturalnie te ruchy nie przekładają się na to, co widzimy na ekranie, o tym za chwilę, ale mamy tutaj też dwa guziczki. Ten nie działa, ale ten już działa i kiedy go naciskamy, możemy zobaczyć, jak świeci się ta wrzutnia na monety. Tutaj za 25 centów można sobie pograć. Tak to wygląda z bliska, jest to naklejka, a pod spodem mamy świecący klocek. No i mamy tutaj jeszcze pozostałe Pac-Manowe ozdobniki, tych zresztą jeszcze kilka jest, no bo tutaj są kolejne. Mamy takie dwie duże naklejki na tych ogromnych żółtych tajlach, które po bokach automat zdobią. No i tak samo wygląda to z drugiej strony, tyle że tutaj mamy korbkę. No właśnie, korbkę. Do czego ona służy? Do tego, żeby udawać, że w Pac-Mana sobie możemy pograć. Ja teraz nieco podniosę podgląd, no i zobaczcie. Kręcimy korbką i Pac-Man ucieka przed duszkami albo je goni, w zależności od tego, co się dzieje. No i zwróćcie uwagę na to, jak ten ruch się odbywa. Naturalnie to wszystko pracuje na gąsienicach, które tam są w głębi zamontowane. Tutaj mam jeszcze punkty do pozbierania, tutaj są wisienki, a te wszystkie tajle, które tutaj widzicie, to są naturalnie nadruki. Tutaj jeszcze mamy pokazany high score, a tu jeszcze są pokazane wyniki. I za pomocą tego elementu te wyniki możemy zmieniać. Więc jak możecie zobaczyć, tutaj możemy sobie ustawiać cztery różne wyniki w grze. No i tak to wygląda. Jeszcze nieco wyżej mamy coś, co bardzo mi się podoba, bo świetnie wygląda ten nadruk na tych trzech dużych skosach. Mamy trzy zadrukowane kawałki, no i tworzy to całkiem ładne logo. Naturalnie mamy tutaj lekkie prześwity, ale gdyby ich nie było, to pewnie byłby większy problem ze spasowaniem tego wszystkiego. No i teraz możemy obrócić automat na drugą stronę. Ciągniemy za ten V-Heister. Cyk, i możemy odpiąć tę klapę, która pokazuje nam, jak automat wygląda w środku. No i on właśnie tak się prezentuje. Oho, znowu mój statyw daje o sobie znać. Nasmarowałem go, ale i tak to nic nie dało. A tak jak mówiłem, ja mam jeszcze drugi taki bardzo duży, profesjonalny statyw, tylko że on po prostu nie mieści mi się tutaj przed blatem, żebym ja wygodnie mógł sięgnąć do zestawów. Wybaczcie, ale nadal mój kanał jest chałupniczy i tworzę to wszystko na strychu. Tu mamy miejsce, żeby umiejscowić ten mały secik. Cyk, wpinamy go, no i możemy go schować. Po co? W sumie nie mam zielonego pojęcia. Lepiej to wygląda, kiedy jest po prostu wyeksponowany gdzieś indziej. I zobaczcie, ile tutaj jest tych wszystkich pinów. Naprawdę krew mnie zalewała, kiedy ja to wszystko montowałem, bo chyba z trzech kroków budowania tworzy się to wszystko, w sensie z trzech worków, i naprawdę to nie była rzecz przyjemna, no ale już widzicie, jak to wygląda w środku. Wydaje mi się, że pokazałem wam już wszystko. W takim razie pora na podsumowanie.
Po pierwsze, udało mi się trafić ten zestaw w promocji, no bo kupiłem go z rabatem na lego.com. Zgarnąłem razem z nim punkty Insiders, które są warte 10% zamówienia, bo to były podwójne punkty. No i zgarnąłem jeszcze przy zamówieniu dwa gratisy, Magisto oraz świąteczny kramik. No i to też wpłynęło na to, że ten zestaw po prostu opłacało się kupić. Poza tym składało się go bardzo przyjemnie, poza tymi trzema workami nieszczęsnymi, które naprawdę na długo zapamiętam i to myślę, że jest w top 3 najbardziej irytujących rzeczy do składania, które miałem okazję składać z Lego. Ale sam automat wygląda bardzo fajnie, bardzo ładnie odwzorowuje przede wszystkim sam automat do gry. Po drugie, te dodatkowe rzeczy, które tutaj dostajemy, czyli Pac-Mana z duszkami na podstawce oraz miniaturowy automat, to są naprawdę dodatkowe rzeczy, które z jednego zestawu tworzą de facto trzy zestawy o różnych rozmiarach. No a kiedy kręcimy korbką, ja naprawdę miałem frajdę, kiedy Mario skakał po planszy na NES-ie i tutaj mam frajdę, kiedy Pac-Man biega po ekranie i ucieka przed duszkami albo je goni. No i to właściwie tyle. Naprawdę zestaw godny polecenia, o ile lubicie takie klimaty, o ile uda wam się go kupić w jakiejś dobrej promocji, bo uważam, że ta cena katalogowa jest przesadzona i nie jest ten zestaw jej warty, ale w takich warunkach, w jakich ja go zdobyłem, jak najbardziej jest godny polecenia. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!